Pogłoski o mojej śmierci są mocno przesadzone. I myślę, że podobnie jest trochę z dolarem. Społeczność międzynarodowa rozczarowała się tym, co zrobili Amerykanie z aktywami rosyjskimi, wcześniej irańskimi. Czy rozwiązaniem jest to, co planują kraje BRICS? No zobaczymy, w którą stronę to pójdzie. Być może to będzie jakaś hybryda pomiędzy złotem, częścią tych walut narodowych. Nie sądzę, żeby to się wydarzyło szybciej niż przed końcem tej dekady. Zaufanie wobec żadnej waluty narodowej nie będzie rosło, a raczej powinno spadać. W związku z tym, co innego? Pierwsze skojarzenie, powrót do złota. Drugą alternatywą, i akurat pod kątem zaufania byłoby to narzędzie idealne, jest Bitcoin. Witam serdecznie, z tej strony Kacper Kazimierczak. Dziś moim gościem jeden z pierwszych licencjonowanych doradców inwestycyjnych w Polsce i profesjonalny analityk rynków finansowych, czyli Jacek Lorek. Cześć Jacku. Cześć Kacper, dzień dobry Państwu. Dzisiaj nie poruszamy temat kryptowalut, zrobimy to następnym razem, natomiast też bardzo ważny temat, ponieważ mamy sytuację, w której ostatnio w mainstreamie sporo mówi się od odejściu od dolara, czy o upadku dolara. Podobno kraje BRICS tworzą swoją własną walutę w opozycji do dolara. Nas natomiast mainstream nie interesuje, ponieważ możemy zapytać profesjonalisty i osoby doświadczonej na rynkach finansowych. Jacek, jesteś już na tych rynkach bardzo długo, no i siłą rzeczy musiałeś uwzględniać, czy to siłę dolara, czy jego kurs, czy jego po prostu status. Więc pytanie, jak to wygląda z Twojej perspektywy? Czy to już koniec dolara, czy może bardziej powinienem zapytać, czy to już początek końca dolara? Parafrazując autora Tomka Sawyera, Marka Twaina, pogłoski o mojej śmierci są mocno przesadzone. I myślę, że podobnie jest trochę z dolarem. Oczywiście jego kres kiedyś nastąpi, ale myślę, że nie jest to jeszcze ten moment. Ale zanim jakby przejdę głębiej, rozwinę ten temat, chciałbym parę słów historycznie powiedzieć, jak to było z tymi różnymi walutami rezerwowymi. Począwszy od czasów nowożytnych, kraj, który dominował w handlu, czyli siłą rzeczy też dominował w sensie gospodarczym, to waluta emitowana przez ten kraj pełniła de facto funkcję waluty, jak dzisiaj ją rozumiemy, waluty rezerwowej. Także wraz z rozpoczęciem odkryć geograficznych, na początku to były waluty emitowane przez Hiszpanię i Portugalię, później pałeczka została przejęta przez Holendrów, którzy zdominowali handel międzykontynentalny i była to waluta holenderska, a później od Holendrów tą rolę przejęli Brytyjczycy i przez wiele lat walutą rezerwową był funt brytyjski, a gospodarka brytyjska była najważniejszą gospodarką świata w tamtym czasie. Gdzieś od, no już na pewno od, może nie od wielkiego kryzysu, ale od wybuchu II wojny światowej zaczęła zdecydowanie rosnąć rola Stanów Zjednoczonych i oficjalnie dolar przejął funkcję waluty rezerwowej świata w 1944 roku po konferencji w Bretton Woods, gdzie ustalono powojenny porządek gospodarczy i finansowy świata. Przypomnę tylko, że na mocy tego porozumienia w Bretton Woods kluczowe waluty świata zrezygnowały z pokrycia w złocie, natomiast funkcję waluty mającej pokrycie w złocie przejął wyłącznie dolar. I było to zachętą dla innych krajów do lokowania swoich środków w dolarze, bo poprzez dolara mieli ekspozycję na złoto. Ten porządek nie utrzymał się zbyt długo, bo jak wiemy, na początku lat 70. administracja prezydenta Nixona zrezygnowała z pokrycia w złocie, czyli w pewnym sensie postanowienia Bretton Woods przestały obowiązywać. I można powiedzieć, że, a ponieważ zdarzenie miało miejsce 50 lat temu już, to od 50 lat mamy początek erozji systemu opartego na dolarze. Więc ta erozja trwa już dosyć długo, a biorąc pod uwagę, że historycznie rola dominująca poszczególnych walut jako waluty rezerwowe nie przekraczała 100 lat, no to jeśli sobie od 1944 roku dodamy 100 lat, no to możemy przyjąć, że pewnie
rola dolara definitywnie powinna się skończyć gdzieś pod koniec lat 30. Czyli mamy jeszcze trochę czasu. Szybki przerywnik, jeżeli jesteś zainteresowany właśnie tematem dolara, rynków finansowych, inwestowania czy na przykład kryptowalut, to dołącz do bezpłatnej grupy Jacka na Telegramie z linku poniżej, gdzie dostajesz od niego materiały związane właśnie z tymi tematami, czy to w formie raportów, czy to w formie wideo. Ale dlaczego właśnie teraz tak dużo się mówi o upadku dolara, o dedolaryzacji, kiedy, tak jak powiedziałem, ten proces to jest długi proces i trwa już od pewnego czasu? Myślę, że timingowo ma to związek z dwoma zdarzeniami, które wydarzyły się w ciągu ostatniego roku. I pierwszym zdarzeniem to były sprawy związane z wybuchem wojny na Ukrainie, kiedy Amerykanie wprowadzili sankcje przeciwko Rosji, zamrażając ich aktywa, które były denominowane w dolarze. To było pewnym sygnałem alarmowym dla innych krajów, które również trzymają aktywa dolarowe, że niekoniecznie te aktywa muszą być do końca bezpieczne, zwłaszcza jeżeli dany kraj nie jest bezpośrednim sojusznikiem Stanów Zjednoczonych i powiedzmy, że w sensie polityki zagranicznej nie do końca ma po drodze z tym, co robią Amerykanie. Jakby takim drugim zdarzeniem, to są już wydarzenia całkiem, które miały miejsce całkiem niedawno, to jest jakby całe zamieszanie związane z kryzysem bankowym i spadkiem zaufania do amerykańskich banków. Ale czy w takim razie możemy powiedzieć, że świat się odsunął od dolara? No, uważam, że zdecydowanie nie, bo przede wszystkim jeżeli życie nie znosi próżni, więc jeżeli mielibyśmy przyjąć tezę, że już teraz odchodzimy od dolara, no to powstaje pytanie, co miałoby wejść w jego miejsce. Pierwszym z alternatywnych pomysłów, no można powiedzieć, no, a czy być może euro mogło przyjąć taką rolę? Ale nie zapominajmy, że nie tylko Amerykanie zamrozili aktywa rosyjskie nominowane w dolarze, ale dokładnie to samo zrobiono w Europie z aktywami denominowanymi w euro. W związku z tym te same wątpliwości można mieć odnośnie europejskiej waluty. Więc jeżeli nie dolar, jeżeli nie euro, no to w takim razie jaka waluta? No i kolejnym jakby taką alternatywą, która przychodzi do głowy, to jest chiński yuan. Ale zasadne jest pytanie, czy yuan jest gotowy na to, żeby pełnić taką rolę. Oczywiście no wiemy o tym, że część, jakiś tam drobny procent handlu globalnego zostaje przejmowany przez yuana. Cały eksport surowcowy rosyjski do Chin odbywa się w tej chwili w yuanie. Arabia Saudyjska jest kolejnym krajem, która podpisała kontrakt z Chinami i zgodziła się na płatności również w yuanie. Ale w takim szerszym spojrzeniu, w takim spojrzeniu makro, czy chińska waluta jest na to gotowa? I tutaj najważniejsza sprawa. Jakie warunki musi spełniać emitent, waluta emitowana przez danego emitenta, aby można było o niej mówić, że jest rezerwową walutą świata. Przede wszystkim, tak jak to było na przykładzie historycznym, czyli tych walut, które pełniły tą funkcję przed dolarem, gospodarka danego kraju musi mieć dominującą rolę w gospodarce światowej. I tak dla przykładu. Kontrybucja amerykańskiego PKB do PKB światowego to jest na dzień dzisiejszy 24 z drobnym kawałkiem, 24,5% możemy przyjąć. Ten udział powoli spada, ale bardzo powoli. Udział Chin w gospodarce światowej wynosi 18,2%, więc jest to jakby druga co do wielkości gospodarka
mająca swój, jeśli chodzi o jej udział w gospodarce globalnej. Czy gospodarka chińska zdetronizuje gospodarkę amerykańską? Jest to prawdopodobne, aczkolwiek nie nastąpi to szybko, ponieważ tempo rozwoju Chin znacznie spowolniło i raczej przed Chinami stoi wiele wyzwań, aby utrzymać jakiekolwiek przyzwoite tempo, jak na chińskie warunki. Tym, powiedzmy, przyzwoitym tempem to jest 4-5% w skali roku, bo już o dwucyfrowych stopach wzrostu to zapomnijmy. Ten model się już wyczerpał. Szacunki mówią, że przy założeniu, że Amerykanie będą się rozwijać średnio tak, jak się rozwijali w ostatnich latach, a Chińczycy tak, jak się rozwijają obecnie, no to gospodarka chińska może zdetronizować gospodarkę amerykańską gdzieś w połowie przyszłej dekady. A więc mamy jeszcze trochę czasu. Ale udział gospodarki w gospodarce to jest oczywiście bardzo ważna rzecz, ale nie jedyna. Jeżeli yuan miałby pretendować do roli waluty rezerwowej, to inne kraje, które posiadałyby środki w juanie, musiałyby je jakoś skutecznie lokować. I tutaj do tego potrzebny jest sprawny, płynny, godny zaufania rynek kapitałowy. I podam kilka cyfr. Kapitalizacja amerykańskiego rynku obligacji, dane z końcówki zeszłego roku, to jest około 46 bilionów dolarów, przy łącznej kapitalizacji wszystkich obligacji blisko 120 bilionów dolarów. Czyli udział amerykańskiego rynku obligacji w globalnym rynku obligacji to jest 40%, a więc znacznie więcej niż udział samej gospodarki amerykańskiej w ogólnej gospodarce. Podobnie sytuacja się kształtuje, jeśli chodzi o rynki akcji. Kapitalizacja dwóch największych giełd amerykańskich, czyli New York Stock Exchange i Nasdaqa, to jest blisko 40 bilionów dolarów. Dla przykładu, kapitalizacja trzech największych giełd chińskich, czyli giełdy w Szanghaju, giełdy w Shenzhen i wliczając to jeszcze giełdy w Hongkongu, to jest łącznie 12 bilionów dolarów, a więc trzy razy mniej. Więc tak naprawdę chiński rynek kapitałowy nie spełnia warunków, aby globalni inwestorzy mogli lokować tam rzeczywiście jakieś istotne nadwyżki finansowe. Jest jeszcze kolejna istotna rzecz. Amerykański rynek kapitałowy działa bez zbędnych i sztucznych barier, czyli jest swobodny przepływ kapitału zarówno z USA za granicę, jak i do USA. Nie możemy tego powiedzieć o chińskim systemie finansowym, gdzie przepływy walutowe są mocno kontrolowane i regulowane. W związku z tym żaden inny kraj w jakiejś takiej większej skali nie zdecyduje się na lokowanie jakichś istotnych nadwyżek finansowych na takim rynku. Być może ta sytuacja się w najbliższych latach zmieni, ale na dzień dzisiejszy jest to absolutnie bariera powodująca, że udział juana nie będzie jakoś drastycznie rósł kosztem dolara. Kolejna rzecz. Stosowanie walut w rozliczeniach handlowych międzynarodowych. Udział dolara w globalnym handlu światowym to jest dalej 60%. I może z wyjątkiem Europy, gdzie naturalną rolę pełni euro i nawet inne kraje członkowskie, które nie są członkami strefy euro, korzystają z rozliczeń w euro i tam udział dolara jest stosunkowo niewielki, bo nie przekracza 20%, ale biorąc pod uwagę cały świat, to jest dalej 60%. Kolejna rzecz. Udział dolara w pozycjach banków centralnych wtrzymanych przez nich rezerw, to ciągle jest 59% wszystkich rezerw walutowych trzymanych przez wszystkie banki centralne. Każda następna waluta po dolarze to są już pojedyncze procenty, a więc różnica jest kolosalna. I ostatnia rzecz to jest
udział dolara w globalnym systemie pożyczkowym, kiedy mówimy o pożyczkach nie w walutach narodowych, tylko w walutach obcych. Czyli krótko mówiąc, jeżeli kraje trzecie szukają źródeł finansowania innych niż we własnej walucie narodowej, sięgają właśnie po dolara. 60% wszystkich międzynarodowych pożyczek jest denominowane w dolarach. Więc ciągle ta pozycja, chociaż słabnąca, jest bardzo mocna i w pojedynczych kilku latach nie widzę, żeby ta sytuacja się miała drastycznie zmienić. W związku z tym zasadne jest pytanie, to czemu tak dużo się o tym mówi? Bo rzeczywiście w tej chwili jest to temat jakby szczególnie zajmujący nagłówki wielu mediów. I czemu dolar w takim razie spada? To ma oczywiście związek, jeśli chodzi o spadek dolara i jego poprzedni wzrost, ma to bezpośredni związek z polityką monetarną. O ile Amerykanie jako pierwsi zaostrzyli politykę monetarną, czyli jakby byli w awangardzie wszystkich głównych banków centralnych, które zaczęły reagować na walczyć z inflacją, tak w związku z tym nawet już na kilka miesięcy przed tym, kiedy Fed zaczął mówić, a potem podnosić stopy procentowe, indeks dolara, DXY, szedł mocno w górę. I tak się działo do października zeszłego roku. Natomiast od końcówki zeszłego roku, no już jakby widać, można powiedzieć, że jest to już prawie że odczuwalne, że Amerykanie doszli już do tej prawdopodobnie terminalnej stopy procentowej. Jest jeszcze kwestią do dyskusji, czy na najbliższym posiedzeniu na początku maja będzie kolejna podwyżka, czy nie, ale nawet jeżeli będzie, to będzie to ostatnia podwyżka. Czyli jakby ten czynnik monetarny, który wpływał na to, że dolar przez ostatni rok mocno zyskiwał wobec innych walut, jakby się wyczerpał. Zwłaszcza, że na przykład w strefie euro, które jest jakby przesunięte cyklicznie o pół roku, zacieśnianie będzie trwało na pewno dłużej, co jest jakby korzystne tu i teraz dla kursu euro wobec dolara. Ale czynniki monetarne to jedno. Natomiast również istotnym elementem, który ma wpływ na to, jak pozycjonuje się dolar, jest jego rola jako tak zwana bezpieczna przystań. Kiedy na rynkach jest strach, kiedy na rynkach jest kryzys, wtedy wszyscy nagle przypominają sobie o dolarze i uciekają do tego dolara. I dolar wtedy zyskuje. I chciałbym to jakby zademonstrować na przykładzie trzech wykresów indeksu dolara podczas poprzednich bez. Tutaj te wykresy też wkleimy, żeby były dobrze widoczne. Pierwszy wykres pokazuje indeks dolara podczas bez 2000-2002, czyli pęknięcia bańki internetowej. Czerwone pionowe linie oznaczają na wykresie dolara, kiedy się rozpoczęła bessa i kiedy się zakończyła bessa. Jak widzimy, dolar, można powiedzieć tak, indeks dolara wyszedł z bessy mniej więcej na tym samym poziomie, na którym się ta bessa rozpoczęła. Ale po drodze mieliśmy sporą zmienność, jak również były momenty, kiedy indeks dolara spadał. Ale z każdym jakby nasileniem się recesji wtedy on szedł do góry. Jeszcze lepiej to jest widoczne na kolejnym wykresie, który pokazuje, jak to wyglądało podczas bessy 2007-2009. Mhm. I zauważmy, że wtedy, czyli wraz z początkiem bessy, to jest czwarty kwartał 2007, widzimy, jaki był poziom indeksu dolara, a jaki był poziom indeksu dolara, kiedy bessa się zakończyła. Tu, w tym przypadku był on zdecydowanie wyżej niż te kilka lat wcześniej. I co ciekawe,
przez pierwsze miesiące BES-y, kiedy indeksy spadały, i można to przyrównać do tego, co mamy obecnie, czyli ostatnie, czyli powiedzmy przez większość 2022 roku, indeks dolara spadał. I zauważmy, że osiągnął on dołek, mniej więcej dołek indeksu dolara to był lipiec, sierpień 2008, czyli na miesiąc przed upadkiem banku Lehman Brothers. Jeżeli przyjmiemy założenie, a ja to założenie jest mi bardzo bliskie, że ta główna część BES-y, jeśli chodzi o rynek akcji, dopiero jest przed nami, czyli ta część recesyjna. Mieliśmy do tej pory jakby pierwszą falę spadkową związaną z podnoszeniem stóp. Natomiast ta część recesyjna jest przed nami. Czyli przekładając to na tamtą BES-ę, to jesteśmy mniej więcej właśnie w tym czasie, jak lipiec, sierpień 2008. I teraz kolejny wykres pokazuje właśnie, jak zachowywał się indeks dolara, znaczy jak podczas obecnej BES-y. No nie mamy tutaj drugiej pionowej czerwonej kreski, no bo nie wiemy, kiedy się to wszystko zakończy. Mamy tylko punkt startu. I jak widzimy, indeks dolara oczywiście od października spada, ale jeśli spojrzymy sobie na te poprzednie dwa okresy BES-y, to ten spadek nie jest niczym nadzwyczajnym, a i tak jesteśmy wyżej niż w punkcie startu BES-y. I teraz ja nie będę wchodził w jakąś szczegółową analizę techniczną, zwłaszcza, że nie do końca czuję się tutaj kompetentny, żeby powiedzieć, ok, jak głęboko ta bieżąca korekta indeksu dolara potrwa i do jakiego poziomu spadniemy, ale wiem jedno, że jeśli przyjdzie to drugie uderzenie spadkowe na rynku akcji, indeks dolara na pewno będzie zyskiwał i pójdzie w górę. Nie rozstrzygam w tej chwili, czy on, powiedzmy, że będzie testował ten szczyt z października, czy podejdzie trochę niżej, czy być może wyżej, ale na pewno będzie wyżej niż jest obecnie. A myślę, że ten czas zbliża się, że tak powiem, szybkimi krokami, bo myślę, że to jest najdalej melodia lata tego roku. Więc jeszcze nawiązując do tych wykresów. Po zakończeniu BES-y, czyli od końcówki 2002 lub od początku 2009 dla ostatniej BES-y, indeks dolara spadał. Więc ja tutaj nie prognozuję, co będzie po zakończeniu BES-y. Prawdopodobnie on może powrócić do spadków. Jak głębokich i jak długotrwających, to pewnie będzie zależeć od tego, jak będzie wyglądała polityka monetarna w reakcji na recesję i jak będzie wyglądała polityka monetarna po recesji. Bo o ile spodziewam się, że sama recesja przyniesie, co zresztą już doświadczamy, okres dezinflacyjny, czyli spadku inflacji, Natomiast trudno powiedzieć, kiedy już podczas ożywienia porecesyjnego, kiedy nastąpi nawrót inflacji i to będzie miało wpływ na to, co się będzie działo z dolarem w perspektywie kilku lat. Ale jeśli mówimy o najbliższych kilku miesiącach, to wydaje mi się, że dolar ma potencjał wzrostowy. Super, dzięki za wyjaśnienie. Sporo tych informacji, ale chyba faktycznie z tego wybrzmiewa, że raczej to nie jest koniec dolara, tylko raczej krzykliwe, clickbaitowe nagłówki, a jeżeli miałoby to nastąpić, to i tak w perspektywie pewnie dekady, dwóch, więc jeszcze nie ten czas. Panie, już o tym mówisz. Dobra, to Jacek, jak możesz powiedzieć, jakie widzisz teraz perspektywy dla naszej polskiej waluty, no bo tak na dobrą sprawę wszystkich nas to interesuje, czy polska złotówka na przykład do dolara będzie, myślisz, się umacniała, czy raczej w długiej perspektywie spadała, jak na przykład będzie wpływała na to też ta BES-a, już typowo recesyjna, którą zapowiadasz? Jeżeli chodzi o perspektywy do naszego złotego, to pozwolę sobie pokazać jeszcze jeden wykres i to jest wykres kursu USD-PLN, jego 30-letniej historii kursu USD-PLN. I tak jak na poprzednich wykresach, zaznaczyłem czerwonymi kreskami okresy BES, tych dwóch wspomnianych wcześniej oraz tej bieżącej. I zauważmy, że podobnie jak sam indeks dolara, dolar na koniec BES-y dolar był przynajmniej nie niżej niż w momencie, kiedy BES-a się zaczynała, w stosunku do złotego. I tak właśnie miało to miejsce w latach 2000-2002. Natomiast też ciekawa jest sytuacja, jeśli chodzi o 2007-2009. I tak jak wspominałem już o tym
okresie lata 2008, to spójrzmy, co się działo z kursem dolar-złoty. Złoty bardzo zyskiwał i dolar osiągnął dołek w stosunku do złotego. Właśnie mniej więcej w lipcu, sierpniu 2008 ten kurs był poniżej 2,50. Miesiąc później był Lehman Brothers i zobaczmy, co się wydarzyło. Dolar wystrzelił do złotego na ponad 4 złote. Ja absolutnie nie chcę powiedzieć, że w związku z tym dolar ma potencjał wzrostu do umocnienia do złotówki o 60%, tak jak mi to miejsce wtedy. Bardziej chodzi mi o to, że jeśli przyjdzie ten risk off, awersja do ryzyka, to złotówka wobec dolara może się osłabić. A po zakończeniu Bessy powrócić do trendu umacniania się. Jeśli teraz spojrzymy sobie na ten sam wykres, na ten jego skrajnie prawą część, czyli jak to wygląda podczas obecnej Bessy, to widzimy, że obecnie dolar do złotego jest mniej więcej na poziomie takim, jak startowała Bessa. To jest mniej więcej poziom około tam 4,20, 4,30. Wydaje mi się, że zanim zakończy się Bessa, na pewno będzie to wyższy kurs. Czy on przebije to maksimum z jesieni zeszłego roku? Nie wiem, ale na pewno będzie wyższy niż dzisiaj. Dzięki wielkie. I Jacek, ostatnie pytanie w dzisiejszym materiale. Myślę, że podtekst pewnie jego będziesz rozumieć. Natomiast jeżeli nie waluty narodowe, to pytanie, czy jakieś inne aktywo ma szansę w przyszłości zdetronizować dolara? No to jest pytanie, które, że tak powiem, spędza sen z powiek, myślę, że wielu analityków. I biorąc pod uwagę, jak kryzys zaufania do poszczególnych walut narodowych, bo tak naprawdę, okej, okay, dzisiaj powiedzmy, że tak powiem, społeczność międzynarodowa rozczarowała się tym, co zrobili Amerykanie z aktywami rosyjskimi, wcześniej irańskimi, tak? Bo okej, okay, na dużą skalę to się wydarzyło w przypadku aktywów rosyjskich, ale wcześniej Amerykanie też stosowali to narzędzie w przypadku sankcji wobec Iranu. I podobnego ruchu ze strony euro, no to wcale nie oznacza, że ta erozja zaufania przerodziła się we wzrost zaufania wobec juana, bo wyobraźmy sobie sytuację, czy której nie można wykluczyć, że Chiny prędzej czy później wezmą się za Tajwan, a jest to poważne ryzyko, no to równie dobrze taka sama erozja zaufania może dotyczyć chińskiego juana. W związku z tym żadna waluta narodowa nie będzie budzić, zaufanie wobec żadnej waluty narodowej nie będzie rosło, a raczej powinno spadać. W związku z tym co innego? No, pierwsze skojarzenie, powrót do złota. To jest jakaś alternatywa. Drugą alternatywą i akurat pod kątem zaufania można by powiedzieć, że byłoby to narzędzie idealne, jest Bitcoin. Ponieważ Bitcoin jest rozwiązaniem na kryzys zaufania. Ponieważ nikt nie jest dysponentem rejestru Bitcoina, żaden kraj nie dominuje, jeśli chodzi o zarządzanie rezerwami Bitcoina, w związku z tym jakby pod tym względem mógłby ten warunek spełniać. I być może, i miejmy nadzieję, że taki scenariusz byłby możliwy, ale też od razu powiem, myślę, że nie szybciej niż za 10-15 lat od dzisiaj. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że na dzień dzisiejszy kapitalizacja Bitcoina jest po pierwsze za niska, jest ona prawie 20-krotnie mniejsza niż kapitalizacja złota. Po drugie i chyba ważniejsze, płynność na Bitcoinie jest absolutnie śladowa w stosunku do potrzeb, jakie powinien spełniać aktywo, które miałoby taką funkcję spełniać. A po trzecie, zmienność, która oczywiście spada i myślę, że za dwa cykle od dzisiaj ta zmienność już będzie na zupełnie innym poziomie niż jest obecnie, ale ta zmienność dzisiaj jest absolutnie dyskwalifikująca Bitcoina.
jakikolwiek bankier centralny, który zdecydowałby się trzymać choćby jakąś małą część rezerw w Bitcoinie, po zmianie ceny czy spadku ceny o 50-60% zostałbym automatycznie zdymisjowany. Więc Bitcoin ma wszelkie cechy i szanse na to, żeby do takiej rangi urosnąć, ale myślę, że po przekroczeniu pewnej bariery, jeśli chodzi o jego adopcję na poziomie prywatnym, instytucjonalnym, a dopiero później możemy mówić o adopcji na poziomie narodowym, czy w sensie banków centralnych. Więc to jest pewnie nie wcześniej niż za 10 lat. Czy rozwiązaniem jest to, co planują kraje BRICS? No zobaczymy, w którą stronę to pójdzie. Być może to będzie jakaś hybryda pomiędzy złotem, częścią tych walut narodowych, ale to myślę, że tak czy inaczej, to nie jest, nie sądzę, aby to miało miejsce, żeby to się wydarzyło szybciej niż przed końcem tej dekady. Okej, okay. Ale to jeszcze, Jacek, żeby wybrzmiało, chyba oboje trzymamy kciuki za to, żeby jednak Bitcoin w przyszłości zdetronizował dolara. Zdecydowanie tak. I tutaj ja myślę, że Bitcoin ma wszelkie szanse. Chciałbym, żeby to właśnie jakby jednoznacznie wybrzmiało. Wydaje mi się, że Bitcoin ma wszelkie szanse na to, aby przynajmniej częściowo taką walutą rezerwową się stać. Natomiast musi jeszcze upłynąć dużo czasu w kwestii dojrzewania tego rynku, więc po prostu jest potrzebny czas. Jasne. Dobra, Jacku, dziękuję Ci za rozmowę. Pamiętajcie o zapisaniu się na grupę telegramową. Cześć.